Dobra, koni. Tutaj czary. Tutaj sobie wziąłem, bo skończyłem nagrywanie, także witam was, jeżeli oglądacie to. Także witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Chyba w szóstym. Czy siódmym? W szóstym chyba. Dobra. Mój Sandro ma dość sporo tych jednostek, widzę już. Ale nie, chyba nie wszystkie. Zaraz, gdzie są licze? Tu są. Czy ja mogę coś zbudować? Nope. Ty moja miła. Odejdź, bo muszę wyjść. Dobra, warto by coś poprzejmować takiego. O. To jest niby moje, tylko dlaczego... Kurde. Mogłem to wcześniej zauważyć. Dobra. Tura. Wychodzi kolejny. No to rychło w czas. Ale dobrze. Niech on wychodzi. Ja idę. Miałem na dole przejąć, ale nie przejmę. Niemniej jednak chcę zobaczyć strefę wpływu. Tu jest fort, który on będzie chciał przejąć. A pytanie, czy ja mogę teraz kupić... Z fortu. Nie mogę kupić z fortu. Mogę kupić jedynie tam. Czyli zamek jednak tak nie działa, jakbym chciał. Czy tu mogę z tego fortu kupić jednostki stąd? Nie. A czy w tym forcie mogę kupić? Gdzie on jest? Mogę. Ale nie kupuję jeszcze. Zobaczymy. Zresztą... No, ja mam miejsce. Dobrze. Gdzie ty idziesz, mój miły? Gdzie ty idziesz? Idziesz do fortu zapewne, przejąć go. Dobrze. Ja ci odetnę drogę. I już. A ty, moja miła, gdzie ty możesz iść? Ty możesz iść na dół do menażerii i przynosić wojska. Co o tym sądzisz? Tak, panie, będę ci przynosiła wojsko. Dobra. Idzie do fortu? Idzie! Przejął śmiało. Tylko pytanie, czy to się przejęło już? Czemu to się przebudowało? A pierdziele, no. Co za typ. Zginiesz za to. No i jeszcze przejął mi kopalnię. Zaatakuj. Nawet nie patrzę, kto tam jest. Ech. Dobra, wszyscy są. Wszyscy są. Z tym, że... Ty gdzieś tam dam na bok. Tych na drugi bok. Gdzieś tu może. One są pojedyncze, tak? Pojedyncza krateczka. Tak, to jest pojedyncza krateczka. Także wy tu. Czy oni będą szli tutaj do niego? Także tego trzeba będzie ustawić jednak bliżej. Tych z tyłu. Dobra. Zobaczmy. Pamiętajmy, że mamy wyssanie życia. Ale oczywiście masową agonię. Pyk. Mam wilka, który będzie czekał. Rzucasz kulkę ognia, brawo. Gnoju ty. Jest tu 6 od razu. Kto jest pierwszy w tej? Tu, potem oni. Dobra. Także tych trzeba będzie wyeliminować. Ten uciekł. Ty się broń. Ty byś się też bronił. Czy chcesz strzelić sobie? Która dwie. Zginie. On będzie miał wyssanie życia za chwilę. Dobrze, a to niech on się broni. Jeszcze. Ja podejdę tu. Kto teraz jest? Moi oszczepnicy. Dobra, tych troszkę. Ty tutaj delikatnie giniesz, ty też delikatnie giniesz. Ty też. Wszyscy giną delikatnie. Dobrze. To jest niestety ta stara tura. O. A ty tutaj, no właśnie, dlatego dałem, żeby się bronił, bo wiedziałem, że tutaj dziabnie. Ale teraz jest tura moja, także wyssanie życia.
dla ciebie. I czy ty... Kogo tu dziabnąć, żeby było sensowne? Tego. On zginął, ponieważ miał obronę chyba. Tu pyk. Ja go jednak wskrzeszę. Bo wydaje mi się, że zaraz tutaj się skończy ta walka. O właśnie. Plus 32. Wiem, że ci zginęli. A ten tu rzuca bombami. A jeden przecież kurde zginął. Który poziom masz? Straty stratami. 4 koła. Dobra, ty idź, moja droga. Nic mi nie dają, kurde, tutaj pograć. Nic. Ty. Kurde, no co to jest za 1500 drewno, kurde, tracę, wszystko tracę. Gnoje. I to będę musiał przejąć, ale to za chwilę. Chyba, żeby pójść tutaj. Bo to jest nieprzejęte przez nikogo. A tu jest kryształek. O. To już jest bronione. Ten kryształ. Ale nie bronione praktycznie przez nikogo. Zostaw to. Dobra. Nie, nie wziąłem tego kryształu, bo mam za mało ruchu. Ale mam już 3 kryształy. To oznacza, że... że nic nie mogę zbudować tak czy inaczej. Dobra, kolejna tura. Pyk, pyk, pyk. Tu są jakieś skarby. Atakujemy, jest ich 30, co prawda. Ale... o! To masowa agonia, jak zwykle. Poczekaj. Strzelaj. 6. 6 minus 1, minus 1, minus 1. No może być delikatnie. Poczekaj. Ty sobie strzelisz. Tak, w tych. Ty natomiast. 9-3. Dobra, w tego. Żeby minimalizować straty. Ty w tego. Minus 1, kontratak, tu nie dolecisz. No, to może poczekaj, nie, bo on idzie do tego. Czy ten zginie? 2 do 4. Dobra. Nie, przeliczam mniej więcej potem właśnie wskrzeszenie ich. A tu jest 5. A wilku jeszcze zaatakuje i zginą. Zresztą wilku atakuje elegancko. No i tutaj dwóch. Wilku się broń. I pyk. Bez strat. Jeżeli dobrze policzyłem, tak? No. Elegancko. Trochę drewna. Złoto. Złoto wezmę, ponieważ... skurczybyk... o, tu jest coś. Pójdźmy tędy. O, o, o. Dobra. Kurde, może ona by sobie tutaj trzymała tą armię. Tak, to jest... to jest nieodwiedzone. O, bo jest napis odwiedzona, tutaj nie ma. Dobra. Jest nowy tydzień, elegancko. Werbuj wszystkich. Świetnie. Idź po ten kryształ mocy. Sobie, w razie czego. Bo ewentualnie chciałbym ją zostawić w tym forcie, żeby ona po prostu odpierała ataki. Bym po prostu teraz ją przeteleportował do miasta, wziął całą tą i ta by była armia już taka siedząca po prostu w forcie i żeby tamten nie wychodził, a ja bym sobie tutaj biegał Sandrem i penetrował obszar... Ohoho! Oj, oj, oj!
Ho, 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 ho! Agonia czy wyssanie życia? Gdybym miał kurcze masowe wyssanie życia, to by było dobre. Czy błyskawica? 6. 2. Dobra, masowa agonia, standardowa. Tak, zabij ich wszystkich. Pięknie. 6. Ja tu mogę kogoś wskrzesić. Ducha. Ducha, ducha, ducha. Dobra, ducha. Wskrzesimy. Ty się na razie broń. Ty strzelaj. Ty na razie czekaj. Ty strzelaj. O, ty, ale ty i tak nie dolecisz. Dobra, tutaj chodź. Dostaniemy... A, no to już jest łatwe do policzenia. Dobra. Dziękuję. Chwileczkę. Musiałem zwiększyć troszkę. Chyba, żebym jedno doświadczenie, kurde, zostawiał. To było bardziej mądre. To mi się wydaje. Wyjście z monolitu. Wyjście, więc gdzieś musi być wejście. Kto tu jest? Żywioł ognia. Oni mnie wkurzają, bo oni napieprzają kulami ognia. 98 wystarczy. Mam nadzieję, że jakoś sensownie są poumieszczane. Czyli... no właśnie, mniej więcej tak. Masowa agonia standardowo. Poczekaj. Strzelaj. 28, świetnie. Poczekaj. Strzelaj. Poczekaj. A co ty masz za ten? Aura rozkładu. Rozświetla na początku swojej tury obok zarazy, która zmniejsza liczbę maksymalnych punktów życia wszystkich jednostek sąsiadujących. To jest dobre. Światło wstręt. Znamienność. Tydzień mocy. Dobra. To jest nowa tura. Stąd też. Osłabienie. Aha, bo jeden jest na tym. Ze scrolla. Właśnie ten bym, kurde, zobaczył. Zaraz. Poczekaj, stój. To, kurde, bym zobaczył. Oho! I co to znaczy, że jest przemoczona? Przemoknięcie. 20% podatności na obrażenia od magii powietrza. Magia powietrza jest oczywiście tym. Bum. Dobre to jest. Podobał mi się ten czar, powiem szczerze. Bum. Proste. Fajny ten czar ma. Jeszcze przesuwa te jednostki do tyłu. Ciekawe o ile. No bo dwa pola było napisane, nie? Tak. Zostawmy może te. Kto tu jest? Prawie żaden. Dobra, ty tu idziesz. No. Dobra, weź sobie ten kryształ mocy. Plus jeden. Do magii. No i kurde to. Jak tędy pójdziesz. Moja miła. To. Zaatakuj 191. Ale. Co to dla nas? To jest standardowa akcja typu masowa agonia. Standardowa akcja czekaj, standardowa akcja fala. Ładne to jest. Jeszcze do tyłu. Także poczekaj, strzelaj. 17. Kurde, muszę wilka przesunąć. Dobra, poczekaj. Strzelaj. O, świetnie. Minus 6, minus 7. Minus 5. Oczywiście ta fala jest pojedyncza tylko, ale zawsze. 17, 19. To poczekaj jeszcze. A ty już nie możesz czekać. 17, 19. Dobra, w razie czego sobie strzesimy ich. O, minus 1. Kurde, tak myślałem. Ale już nie masz kontrataku. A ja muszę te punkty zbierać właśnie za... Za obrażenia. Dobra, jesteś przemoczony dalej? Tak.
Także błyskawica dla ciebie. Miły. 30-39 to akurat. 15, no właśnie. Wskrzeszamy. Nikogo ja tu nie mogę stracić. No. Odpowiednia taktyka. I wszystko jest prościutkie. Znaczy no, bez przesady też, bo to kurde, coraz mniej tych mam. To jest 187. Tu są wilki. Agresywne są wilki. Kapliczka anioł. Prawie plus 5 do mocy magicznej. Morale do końca tygodnia. Do końca tygodnia. Kryształki tam są. Tu jest złoto, ale tu są kryształki. I... drogowskaz. Czy ja dojdę? Dojdę. Do drogowskazu raczej nie dojdę. W sensie, żeby zahaczyć drogowskaz i tam. Dobra, tych aniołów spróbujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie mi. Tak. Aha, i w ogóle nagrywam bandicamem teraz. Także nie powinno być już żadnych przestojów, tak jak widzieliście wtedy. Ponieważ frapsem nagrywałem, a to oznaczało, że po prostu jak on kończył zapisywać dany plik, bo wiecie, że fraps zapisuje w 4-gigowych plikach po prostu. I jak on kończył zapisywać w danym pliku, to... O, nie mam many! Ho, ho, ho! One! Ja mam zamieć kolejną, ale zamieć kolejną zaraz pyknę. Dobra, wyssanie życia. Kurde, jaki wy macie zasięg ruchu? 45, tak? To jest to? Nie, to jest inicjatywa. Tu jest zasięg ruchu. Tak, bo tam wcześniej w trójeczce było... Bo ostatnio trójeczkę oglądam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, to są zwykłe anioły. Dobra, to ja tak zrobię. Czas do ponownego użycia w turach 3. To jest masowe rozproszenie magii. Jest fajne. Ponieważ nie mogą sobie rzucać na przykład tego specjalnego czaru, co ma przystań, prawda? Także to jest fajne, ale nie rzucam tego, bo mam mało many. To może po prostu dziabnę. O tak, o. Ty poczekaj. Poczekaj, ty poczekaj, ty poczekaj. Fala. Opanamy falę. Kurde, dużo ich tu. Masz jeszcze jedną. Pięknie. Może nie zginie. Znaczy, no ale. Dobra. Nieważne. Zginie 1-2. Jakoś, kurde, mógł tak zaatakować fajnie. Bo zginie na pewno. Tu jest kontratak, ale nie szkodzi. No właśnie, dlatego nie szkodzi. Czy ja mogę cię uleczyć? Oczywiście, że mogę cię uleczyć. To zrobię. Ponieważ teraz mam wilka. I teraz nasz wilk jeszcze raz, bo to jest nowa tura, bo on czekał. I to jest dobre. Ten wilku jest, kurde... kozacki. To jest coś wspaniałego. Dawaj to. Niesiorek ze smoczym okiem. Ale to za chwilkę. O, właśnie teraz. Przedmiot związany z misją. Co to za misja jest? Tutaj prawie żaden. Coś kurde jest na dole. Zastanawiam się właśnie, czy dobrze zrobiłem, zapuszczając się tak daleko. Bo tutaj cel mojej misji jest tutaj. I tutaj na dole może być coś nieciekawego. Także... Chyba powrócimy i przejmiemy tę kopalnię. A w międzyczasie... Moja droga... Aha, ty idziesz tam. Nie, to lepiej idź do zamku, bo jest nowy tydzień, miejski portal. Aha! Aha, nie. Jest jeden. Myślałem, że mogę sobie wybrać. Nie chcę bohatera nowego, chcę nowe jednostki. Nie mogę tak zrobić? No nie mam miejsca, wiem. Duchy. Dobra, niech duchy będą sobie tutaj. Bo wolę mieć te jednostki, co mam teraz. I ty, moja miła, idź właśnie przejmij to.
I ty powinnaś mieć już w miarę sensowną tą armię, żeby sobie poradzić z tym typem. Ewentualnie dam ci jeszcze kogoś ode mnie i tyle. Ale mogę coś wybudować. Ty idź tu. A my zobaczymy, co się dzieje tu, ponieważ mam 6 kryształów wreszcie. I będę mógł zrobić tych. At last. No to akurat. To jeszcze się wrócisz po nich. A nie, nie wrócisz się po nich, ponieważ nie masz już tego. Kurde, te wilki są dobre. Dobra. To są punkty magii. 74. Ciekawe, gdzie mogę ten. Ile on naturę odzyskuje? Nekromanta. 74, 98. No, całkiem sporo. Budynek zdobyty. Dobra. Ty idź tam, moja miła. Czy ja mogę coś tu zbudować jeszcze. Zero kryształów. Ale najważniejsze, że mam te... Tutaj, ołtarz wiecznej niewoli. W tym miejscu gromadzone są w celu ponownego ich ożywienia zwłoki i szczątki poległych oddziałów. Jeśli dany oddział nie zostanie ożywiony w ciągu 3 dni, szczątki rozpadają się. Koszt ponownego ożywienia jest o 50% wyższy niż w przypadku rekrutacji. Każdy dodatkowy ołtarz zmniejsza ten koszt o 10% i wydłuża termin przydatności zwłok o 1 dzień. To jest fajne. To jest ten ołtarz. A to jest Klepsydra Ashy. Bohaterowie przeciwnika znajdujący się w strefie kontroli tego miasta mają o 30 mniej punktów ruchu. Podczas oblężenia tego miasta stworzenia w armii przeciwnika mają inicjatywę zmniejszoną o 15 punktów. O masakra! Czyli po prostu jakby wszedł mi na mój obszar, to by wolniej chodził. To jest dobre, ale chyba lepszy jest ten ołtarz, że jak mi jednostka zginie, to po prostu mogę ją skrzesić potem, a z kasą jest całkiem nieźle. Tu mam komandę nekromancji, zwiększa liczbę zdobytych punktów nekromancji o dyszkę. To jest dobre, tego kółeczka, co mi się tam ładuje podczas zadawania i otrzymywania obrażeń. Martwe pole. Wszystkie żyjące stworzenia przeciwnika w strefie kontroli tego miasta zdają 25% mniejsze obrażenia fizyczne, a ich maksymalna liczba punktów jest zmniejszona o 10. To jest też fajne, z tym, że nie mogę żadnego, ale strefa kontroli miasta jest malutka, to jest tutaj. No to jedynie tu na tych by zadziałała, to jest słabe. A ty, jak masz tutaj ten? Niski poziom. Jest kilka sporo. Nie chcę tracić tutaj tego. Bo ona jest dosyć słaba, jeżeli chodzi o fizyczność. Ten ma 7-8, a pani ma... No, 6-6 mniej więcej. 60 punktów many. I takie tam bajery. Ten tu idzie. Chyba, że ja szybciej po prostu pójdę tutaj. W ciągu 2 tur. A może pójdę tu? Dobra, idź tam, moja miła. W ciągu 3 tur tam dojdziesz. Dobra. Coś mogę wybudować, bo mam już przychód tych. Pęcza świątynia. Namtaru. Ile potrzebuję? 25! Wow! 5 to potrzebuję, tu 10. Ta liczba zdobytych punktów nekromancji by była fajna. Znaczy nawet nie mam kurczę co tu wymieniać, bo to jest... Kasa mi jest potrzebna. Także dobra, idziemy tędy. Nie, to są te świetliste, one kurde popierniczają po tej mapie jak głupie. 10% w następnej bitwie. Ładne to jest wszystko. A tutaj miałem iść. No właśnie, wszystko jasne. Ej, stój! Kowal? Chodź. No, dokładnie. Kowal kowalem. Tu tego zablokuję, kurde, po prostu kimś. I będzie git. Zwłaszcza, że to jest strefa wpływu moja. Kto tu jest? Stu. Ścigamy! Mam trochę więcej many. Faza. Oczywiście agonia. Pyk. Czekasz. Rzucasz falę. Pyk. Przesuwacie się. Do tyłu. Przesuwacie, nie cofacie. Żeby nie było. Strzelasz piorunkiem. 11. Tego miałem przestawić. Zapomniałem. Witam cię serdecznie. Strzelasz.
17:31. Potem wilk. Potem znowu ta, znowu ten i oni, więc ktoś tu musi jednak zaatakować. O, może zaatakuj tak, to będziesz rozsiewał zarazę. A, bo on tutaj jest. Ale no bez sensu, jak to jest możliwe, że oni tu są. Pomiędzy nimi jest ten, to jak ma bronić tego? To jest jakaś bzdura na resorach. Nie jarzę tego po prostu. Ja rozumiem, że jest blisko jednostka, wtedy ten pretorianin ją chroni, ale tak? Bzdury. Wilku, czekasz, znowu wilku jesteś. Tak, 5-6. Nie, wilku, poczekaj. Ponieważ ty musisz zadać obrażenia. Dosyć mocne. O właśnie. O to mi chodziło dokładnie. No i bum. Żyje. No ale co to za życie. Pięknie. Ścigałem ich, bo to jest trochę doświadczenia, bo doświadczenie się chyba liczy tak jak było wcześniej za ilość punktów zadanych obrażeń. To jest pięknie. To akceptuj. Akceptuj. Odmawiam wam, bo chcę przebudować, ale pewnie wszystkie stracę. 5 na tydzień. O, to są ci lepsi! Strzelisko zostało przebudowane. Aha, czyli po prostu jeszcze tutaj nie. No i dobra. Znaczy dobra, no szkoda. Czyli mam tak, tu mam tych podstawowych stworzeń, siedlisko, tu mam stworzeń 3, 4, 5, a tu mam 6, albo 7 nawet. Jeden kurde ten. No dobra, ale mam tutaj to. To może po prostu wjedziemy mu na ten, na HT. 28 tych wilków. O! Ścigaj. Nie, zostawimy, to są nasze wilczki, niech uciekają. Liczba znalezionych artefaktów 1, plus 2 do przywództwa. Przywództwa, czyli morale. A czy już teraz mogę tutaj coś zrobić? To siedzisko zapewnia liczbę dodatkowych miast. Pojawia się na jednym z swoich miast. Aha, dobra. Szkoda, że tutaj, kurde, nie zdążyłem. Ale tu już będę siedział. Już mi nikt tego nie przejmie. Dobra. Idź tam z powrotem. Albo spotkajmy się tutaj. Daj mi wszystkie wojska, bo i tak będę szedł w jego stronę, więc zabiorę mu wszystko. Dasz mi to, przeteleportujesz się do miasta. Tak, coś takiego zrobimy. Cyk, cyk, cyk. Dobrze, że mi te kryształy rosną wreszcie. Dobra, moja miła, oddawaj wszystko. Tych nie mam, tych nie potrzebuję. Ci by się przydali. Wilcy możesz sobie zachować. Antaru możesz sobie zachować. Znaczy ja sobie zachowam. Wymian armii, wymian artefaktów. Czy ty potrzebujesz na ramienniki mściciela? Ja mam plus 2 do przywództwa. 250 reputacja drogi krwi. Ale nie mam tego. Nie mogę tego założyć chyba nawet, tak? Zwiększenie reputacji uzyskiwanej w ramach drogi krwi o 10%. To było dobre. Ale... 2 do przywództwa jest chyba lepsze. To mi się wydaje. Plecak. Do szczęścia. Nie, wszystko mam. Chociaż mogę ci dać po prostu tą jednostkę rudy. Zaklęcia magii powietrza zostawiam. 2 inicjatywy zostawiam. Podręcznik ucznia. Plus 20 do many i regeneracji many zostawiam. Dobra, moja kochana. Możesz się teleportować? Nie możesz, bo masz za mało punktów ruchu, nie szkodzi. Czy tutaj... coś mogę zwerbować? Mogę zwerbować, czyli tutaj się werbuje. To są te jednostki, które chciałem mieć wszystkie. Dobra, tylko ja mam coś za dużo. Mam wilków. Ale wilcy po prostu robią mi inicjatywę. Także bym zostawił tobie, moja droga, jeszcze. To. A samemu sobie wezmę... No to jest
Możesz sobie tu poczekać, bo i tak raczej on nie wyjdzie tak prędko. Dobra. No właśnie, kurde, 280% życia. Chciałbym zobaczyć jakby statystyki. Tutaj, jak to mam zrobić? Żeby zobaczyć, kto to jest. W takim sensie, że... Jakie ona ma tam bonusy. No i dobra, ty kochana. Siła do miasta. Myk. I stąd, właśnie. Stąd sobie pozbierasz tych skurczybyków. Możesz sobie nawet ulepszyć któryś. Nie, jest to! Komnata nekromancji. Komnata nekromancji czy martwe pole? W strefie kontroli tego miasta. Nie, to komnata nekromancji. Tak jest. Zabieraj. Oni są od góry ustawiani. Dobra. Może być. Dość niski. Dla niej. Może tu? Prawie żaden. Mało żywiołaków powietrza. No kurde, ona ma ten. Nie ma strzelających praktycznie. No 18. Jakby to zrobić, żeby to było dobre. Na razie chyba nie mogę nic zrobić. Aha, no i kochanie, ty miałaś iść tutaj. Tylko pytanie, czy tu mogę zwerbować? Czy to już są zwerbowani na górze? Na górze są zwerbowani. Dobra, jest okej. To jest fajne. Także ty, moja droga, idziesz tam. A ja... Sandrem pójdę tu. Złoto. Właśnie mówię o tym. To jest tak, kurde... Znaczy, to jest z jednej strony dobre, że są tak realnie zrobione, także myślę, że to jest tło. To się tak nie odznacza na mapie kampanii. Jakbym mogło... Zresztą złoto mi teraz niepotrzebne. Ona, weźmy to złoto. Bo i tak na razie nic nie rekrutuje. Dobra, ci są z kurczybykami, także zostawiam to. 25. Ty, moja miła, idź po to złoto. Najpierw. Dobra, czy mogę coś wybudować? Nope. Dobra. Zaatakuj. Zaatakuj!